Moi kochani, i to jest ten czas. Czas wielkiej radości, wielkiego szczęścia, kiedy razem z pasterzami, potem z trzema królami, z tymi wszystkimi, którzy przybyli do groty betlejemskiej, klękamy przed małym Jezusem. Jezusem, który przyszedł na ten świat, bezbronna dziecina, aby obdarzyć ludzkość miłością, aby obdarzyć ludzkość szczęściem. Przyszedł do swoich, przyszedł do mnie, do Ciebie, bo my jesteśmy Jego. Jesteśmy Jego rodziną, najbliżsi dla Niego. I życzę Wam, żebyście przyjęli tego Jezusa jak właśnie najbliższego, jak kogoś bliskiego sercu, kogoś naprawdę, kogo kochacie, kogo miłujecie. Dzisiejszy świat nie da Wam niczego więcej. To, co może dać Wam Bóg, jest najpiękniejsze. I życzę Wam, abyście tym pięknem się karmili. Żebyście znaleźli czas przy stole, czy w święta, czy na Wigilię, aby porozmawiać, aby spojrzeć sobie w oczy, aby się uśmiechnąć do siebie, aby powiedzieć miłe słowo. I nie tylko w święta, ale na co dzień. My dzisiaj jesteśmy spragnieni Pana Boga. Naprawdę jesteśmy spragnieni miłości, spragnieni wiary. A On przychodzi, jest, puka, tuż jest teraz, to jest ten moment. I życzę Wam też, aby to Boże Narodzenie nie trwało tylko te dwa dni, czy jeszcze przez oktawę, ale żeby każdego dnia Chrystus rodził się w Waszych sercach, aby każdego dnia Chrystus był obecny w Waszym życiu. Na Nim budujcie swoją codzienność, swoje relacje małżeńskie, rodzinne. Zanoście tę wielką radość światu w miejsca pracy, na studia, do szkoły, że On żyje, że jest. Bo dzisiaj świat potrzebuje miłości, prawdziwej miłości. A tę miłość można znaleźć tam, w stajence, w tej pustej, chłodnej grocie, kiedy klękniemy nie przed królem w pałacu, w cudownym całym orszaku, ale przed szopką, pustą szopką, przy której są zwierzęta, pasterze. Bo taka jest prawdziwa miłość. Ona jest prosta, zwyczajna, ale jakże bogata i głęboka. I takiej Wam życzę. Na te święta Bożego Narodzenia z serca Wam wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam Was, Wasze rodziny. Nie zapominajmy, że ten czas jest czasem, abyśmy go razem spędzili. Nie przed telewizorami, ale przy stole, razem, rozmawiając, spacerując, może gdzieś odwiedzając w wielkich miastach kościoły, w których są szopki bożonarodzeniowe. Uczmy się tego pięknego zwyczaju śpiewania kolęd, łamania się opłatkiem, czyli łamania się miłością. Niech to naprawdę w naszym sercu wzbudza ogrom szczęścia i radości, że Bóg się narodził. Szczęść Boże!